Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, czasem mam tak, że kiedy przygotowuję sobie CNN, to bardzo dużo rzeczy mi się w głowie otwiera, a nagrywając odcinek muszę powiedzieć zasadniczo tylko jeden, jakiś temat i wątek. Wczoraj oglądaliście CNN z komentarzem do czytań niedzielnych, ale w trakcie modlitwy z tym słowem otworzyło mi się jeszcze parę rzeczy, które też mówiłem na kolejnym kazaniu, na kolejnym przy, które miałem wczoraj. Dlatego chciałem wam dzisiaj zostawić jeszcze jeden komentarz do wczorajszej Ewangelii. Z takimi trzema spostrzeżeniami, które mnie osobiście mocno dotykają i mocno nawraczają. No na pewno yy, wszyscy wiemy, chociaż nie zawsze się to dzieje w praktyce, że Ewangelia powinna, bo taka jest w ogóle w swojej istocie ciągle wywracać nasze serce do góry nogami, czyli ciągle nam pokazywać takie rejony serca, gdzie jesteśmy nienawróceni, gdzie jesteśmy za mali, gdzie jesteśmy egoistyczni i tak dalej. Ja czytając sobie tą wczorajszą Ewangelię, mam nadzieję, że ją pamiętacie, to jest fragment Ewangelii św. Marka, gdzie uczniowie się spierają o to, kto z nich jest Najlepszy, kto jest pierwszy. Pan Jezus im mówi to słynne zdanie, że ten, kto chce być pierwszy, ma być ostatni, ma być sługą wszystkich. I potem jeszcze bierze dziecko i jakby pokazuje jako przykład przyjmowania jego, tak jak się przyjmuje dziecko. I koni, trzy takie rzeczy, które w tym tekście mnie wczoraj jakby mocno dotknęły, jakby nakłuły moje serce. I mam nadzieję, że komuś z Was również jakaś z tych rzeczy, a może wszystkie trzy, jakoś nakłują serce. Mianowicie, pierwsza rzecz jest taka, że Pan Jezus idzie do jakby celu swojej wędrówki, unikając głównych dróg. O tym wam mówiłem wczoraj. Szuka jakiegoś takiego bycia z uczniami na osobności. Ale pomyślcie sobie, Jezus w tym czasie, o którym mówi ta Ewangelia, nie naucza publicznie, nie naucza na jakichś placach, nie mówi nauk do ludzi, tylko chce przekazać jakąś naukę tylko dwunastu swoim uczniom. Yy, ma coś, co przekazuje tylko im, a nie innym ludziom. Ja wiem, że potem będzie z tego napisana Ewangelia i wszyscy się o tym dowiemy, co Pan Jezus do nich mówił. Ale wtedy, w tamtym czasie, to było przeznaczone tylko dla ich uszu. Kochani, pomyślałem sobie, bo to jest taki fakt z naszego życia, który, myślę, dosyć często nas uwiera i boli, kiedy są jakieś takie, nie wiem, informacje albo jakieś tematy, szczególnie, kiedy mamy ludzi bliskich, w których jesteśmy trzymani na dystans, czyli ktoś nas nie chce w coś wtajemniczyć. Zobaczcie, że bardzo często czujemy się wtedy dotknięci, nie? Na przykład, nie wiem, jak jesteśmy na jakiejś imprezie rodzinnej, nagle widzimy, że, nie wiem, tam wujek z tatą o czymś tam gadają i pytamy, co tam się dzieje, bo widzimy, że są bardzo poruszeni, a oni nagle tak się wycofują i mówią, nie twoja sprawa, nie? Czujemy się wtedy tacy... Pominięci, czujemy się tacy, no właśnie, niegodni. Czujemy się, że ktoś nas niedowartościował, bo nie chce nas dopuścić do jakichś ważnych spraw. Kanić, zobaczcie, że to nie tylko było tak, że pan Jezus pewne rzeczy mówił tylko apostołom, a nie mówił ich ludziom. Zresztą są takie, jakby wprost napisane teksty, gdzie Jezus mówił, do innych mówię w przypowieściach, a wam mówię wprost. Ale również w samym gronie apostołów, nie?, było takich trzech których Pan Jezus zabierał czasem osobno, na przykład na górę Tabor, i potem kiedy wracali, przypuszczam, były pytania innych uczniów, co tam było, o żeście gadali, co Wam pokazał. Jezus, pamiętacie, o Górze Tabor kazał nikomu nie mówić, więc możliwe, że tych trzech powiedziało, może z jakąś pychą, no to było tylko dla nas, to co tam nam pokazał, a pokazał rzeczy niezwykłe, to było tylko dla naszej trójki. Koniecznie nie mówię, że na pewno powiedzieli to z taką wyższością, aczkolwiek. Jak czytam te dzisiejszą Ewangelię i czytam, że się pokłócili o to, kto jest pierwszy, no to może właśnie stąd też to wynikało. Że byli przekonani niektórzy, że są ważniejsi, bo są im dawane pewne tajemnice, innym nie. I koni, Ja oczywiście rozumiem taką sytuację, że czasem to rzeczywiście jest wyraz tego, że ktoś nas poniża, ktoś nas pomija, ktoś nas nie uznaje za godnego takiej albo innej informacji, ale nie o tym bym chciał. Chciałbym, żebyście się bardziej przypatrzyli temu, temu doświadczeniu, które w Was jest i zadali sobie pytanie, dlaczego Was to boli. Zobaczcie, mamy dzisiaj taki świat informacyjno-kulturowy, gdzie wszystkie informacje krążą po internecie, wszyscy o wszystkich, wszystko wiedzą, takie przynajmniej wszystkim wydaje. nie? Kiedy gdzieś ktoś jakby nie podaje jakiejś informacji o sobie, już mówimy o, to jest właśnie pomijanie nas, to jest traktowanie nas jako gorszych itd. i tak dalej, mówię, może tak być. Ale koniecznie to nie jest tak, że odzywa się w nas po prostu jakaś pycha. Jakieś przekonanie, że mamy prawo wszystko wiedzieć? Jakieś przekonanie, że mamy prawo dostępu do największych tajemnic innych ludzi? Nie, kochani, nie musimy wszystkiego wiedzieć. Nie musimy być o wszystkim poinformowani, nie musimy mieć dostępu do tajemnic innych ludzi. Możemy zupełnie spokojnie przyjąć, że są nasi, nasi bliscy, którzy mają z jakimiś innymi swoje relacje, swoje kontakty, i my wcale nie mamy tam dostępu. Uwaga! I to nie jest coś złego. Moim zdaniem, w sensie mówię pewnie o sobie. Tutaj nam się odzywa taki moment właśnie niedowartościowania, taki moment yy, małego poczucia godności, taki moment, że chcemy być docenieni. Kochani, mnie to słowo dzisiaj uderzyło tak po sercu, bo ja tak czasem mam, nie? że właśnie kiedy widzę, że moi bracia coś robią, a ja do tego nie mam dostępu i nawet tak widzę, że nie są chętnie że mnie do tego dopuścić, to od razu czuję, nie chcą mnie, nie kochają mnie. I czasem tak może oczywiście być, ale czy tak jest na pewno zawsze? Czy to bardziej moja pycha duma, uniesienie się? moją wartością i tak dalej. Nakłuło mi to serce dzisiaj, to, że Pan Jezus nie bał się pewnych rzeczy zachowywać tylko dla niektórych i nie uznawał tego wcale za coś pomijającego, za coś odbierającego godność. Dla mnie ważna w ogóle sprawa. Druga rzecz. Pan Jezus dzisiaj po raz kolejny, to jest tak zwana druga zapowiedź męki w tej Ewangelii, mówi o tym, że będzie wydany w ręce ludzi, oni Go zabiją, potem zmartwychwstanie. Tam, gdzie jest wydany, to kiedyś w biskup Ryś, to na to uwagę, tam, gdzie jest słowo wydany, jest taki czasownik, który można tłumaczyć albo bardzo ostro, albo łagodnie. W sensie my, kiedy słyszymy wydany, no to oczywiście słyszymy zdrada, słyszymy, nie wiem, ktoś go komuś przekazał, w takim sensie bez jego wolności i tak dalej. Natomiast to słowo wydany może być też tłumaczone jako podarowany, ofiarowany. Pan Jezus mógł powiedzieć, będę podarowany ludziom. Będę podarowany w ręce ludzi. Mało tego, w pierwszej zapowiedzi Męki, która jest rozdział wcześniej u, u, u Marka, Pan Jezus tam dodaje jeszcze słowo, że Syn Człowieczy musi być wydany. I nie musi w takim sensie, że ktoś to zrobi spoza Niego, tylko tam jest takie wyrażenie, które można tłumaczyć, że w Nim jest taka wewnętrzna, taki wewnętrzny przymus, takie wewnętrzne nakłonienie, że on musi się rozdać w ręce ludzi. Stąd się potem też wzięły te słowa pana Jezusa, że kto chce być pierwszy między wami, niech będzie ostatni i sługą wszystkich. I tu znowu, kochani, temat stary po prostu jak świat, ale czy my mamy taką ochotę, a wręcz wewnętrzny przymus, żeby się wydać w ręce ludzi? Co to znaczy, wydać się na służbę im? Kochani, zobaczcie, że nas w ogóle takie słowa chyba rażą, nie? Jak mówimy, że ktoś w rodzinie ma być sługą wszystkich to już czujemy jakieś takie upodlenie. I koni, oczywiście, że istnieją patologie, gdzie wszyscy kogoś wykorzystują, jest jakaś jedna osoba w rodzinie, nie wiem, żona, mąż czy dziecko, które po prostu lata na posługi jak niewolnik i to jest absolutnie patologiczne. Ja nie o tym mówię. Ale, koni, Pan Jezus, jak sam mówi, przyszedł po to, żeby służyć, a nie żeby Mu służono. Tak sobie o tym pomyślałem wczoraj, bo była niedziela. Yy, miałem wczoraj obiad wyznaczony w klasztorze. Mamy taką bardzo ładną tabelkę, w znaczy, mamy taki kalendarz w Google'ach, My, bracia Dominikanie z Łodzi, gdzie nam wypisują różne obowiązki. I tam zawsze zaglądam co tydzień i patrzę tam, co mi wyznaczyli, o ile jestem w Łodzi. Czy mam jakieś msze, czy mam jakieś spowiedzi, czy mam właśnie dyżur obiadu, czy mam tak zwany dyżur kuchenny, czyli codziennie rano trzeba zapylać po bułki, żeby bracia mieli co jeść i tak dalej. I nie ukrywam wam, że kiedy patrzę na ten kalendarz, nie? I tak zobaczę, co mi wyznaczyli, zobaczę, co wyznaczyli innym. Chociaż nie ma się co szukwać, ja tam jestem rzadko, więc rzadko mam coś wyznaczane. Ale mimo, że mam to rzadko, to patrzę na to. I so tak myślę, o kurde, znowu tylko przyjechałem na jeden dzień i już mi dowalili po prostu mszę, obiad i coś jeszcze. Uwaga, kochani, problem jest we mnie, nie w tym, co mi wyznaczają. Tak, zrobiłem wczoraj braciom obiad, zrobiłem hamburgery i powinna być we mnie taka myśl, kurczę, mogę zrobić braciom obiad. A czemu czasem jest taka myśl, kurczę, muszę zrobić braciom obiad? Koni Pan Jezus mówi, że ma wewnętrzne przymuszenie, mówi, muszę się rozdać w ręce ludzi. Kuje mnie to. Bardzo mnie to kuje w serce to zdanie, bo ja tak często nie mam. Ja to często traktuję jako obowiązek albo przymus, albo nie wiem cokolwiek innego. A powinno znać być muszę się rozdać w ręce ludzi. Może komuś z was też trzeba nakóć serca właśnie w tym temacie. I koni jeszcze jedna, że trzecie nakucie serca. Tam, gdzie Pan Jezus mówi, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, jest bardzo ciekawe słowo, które pewnie można tłumaczyć na wiele sposobów, ale jest jeden, któregoś nie spodziewałem i który mnie dosyć tak olśnił, czytając tę Ewangelię. Wiecie, że tam, gdzie jest słowo ostatni, już wam pewnie o tym kiedyś mówiłem, jest greckie słowo eschaton. Sąd się wzięła słowo na przykład eschatologia, czyli rzeczy ostateczne. Eschaton generalnie znaczy ostatni, ten na końcu, ten będący na końcu kolejki, ale... Można też to przetłumaczyć, to ma to samo znaczenie, tylko jakby akcenty są trochę inaczej rozłożone, że chodzi o to, że to jest ten, który ostatni przyszedł, czyli jest najnowszy, w takim sensie najświeższy. Pomyślcie, że macie na przykład grupę ludzi, która, nie wiem, jest w jakiejś wspólnocie albo macie jakieś, nie wiem, firmę, gdzie są ludzie, którzy tam pracują 10, 20, 30 lat, nie? Mamy tak zwane stare wygi, mamy ludzi, starych wyjadaczy i ten, kto ostatni przyszedł, czyli jakiś młodzian, czyli przyszedł dwa tygodnie temu, to, to, to byłby właśnie w tym tłumaczeniu ten Eschaton, czyli ten, który przyszedł na samym końcu, czyli ten, który nie był przez te poprzednie 20 lat, tylko jest taki świeży, jest taki nowy, jest taki nieopierzony. Zobaczcie, Panie Jezus mówi, że ci ostatni, będą pierwszymi, czyli co się może okazać, że właśnie w tym ostatnim, w tym najmłodszym, w tym najmniej doświadczonym, w tym, który dopiero co przyszedł, może być genialny pomysł może być jakaś świeża krew, może być coś ożywiającego. Zobaczcie, że my bardzo często takich ludzi, właśnie tych, którzy przyszli na końcu, ale nie, nie, nie w tym sensie, że się spóźnili, tak? tylko <laughs> dopiero teraz dołączyli, to my ich traktujemy w takim kluczu poczekaj, poczekaj, jak trochę nabierzesz doświadczenia, to dopiero będziesz gadał, nie? koniec oczywiście ja nie mówię, że doświadczenie nie jest potrzebne, ale może właśnie chodzi o to, że wiele firm, wiele wspólnot, wiele miejsc w Kościele, Wiele naszych pomysłów by nabrało nowego życia, nabrało w ogóle nowej energii, gdybyśmy zauważyli tych, którzy przyszli na samym końcu. Mnie zawsze bardzo imponował ojciec Joachim Badeni, nie? nasz mistyk dominikański, który zawsze szczególną miłością i szczególną uwagą darzył nowicjuszy. I zawsze mówił, że należy słuchać nowicjuszy, bo oni przynoszą nowe ewangeliczne pomysły, a te stare dziady, mówił taki jak on, to już nic w ogóle nie wiedzą. I oczywiście nie chodzi o to, żeby negować doświadczenie, kochani, jasne, że nie. Ale jest też taka tendencja, żeby pomijać, nie? To, co młode, to, co niedoświadczone, to, co nieopierzone i tak dalej. I tam pewnie jest mnóstwo rzeczy, które jest nieopierzone, niedoświadczone i takie, które musi się jeszcze czegoś nauczyć. Ale właśnie bardzo możliwe, że ta świeżość sprawia, że, że to będzie w ogóle pierwsze. Kochani, pomyślcie, bo to dotyczy wielu rzeczy w naszym życiu, nie? To dotyczy takich rzeczy, że mamy jakieś ścieżki życiowe, takie już utrwalone, takie wydeptane i nagle ktoś jakiś taki zupełnie znikąd nam mówi, że może być inaczej. Zobaczcie, my bardzo często mówimy, co będę cię słuchał, co ty w ogóle wiesz. Pamiętacie, że... ja kocham tę scenę, że wam o tym kiedyś mówiłem, po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie spotykają się z Panem Jezusem nad Jeziorem Galilejskim i tam łowią ryby i nagle Pan staje na brzegu, nie? Tylko oni Go nie poznają. Pamiętacie, kto Go poznał? Nie poznał go Piotr, który powinien być chyba pierwszy do poznania Pana Jezusa. Poznał go święty Jan, który, jak wiemy, był najmłodszy ze wszystkich uczniów. I bardzo mi tam imponuje święty Piotr, który nie mówi co ty tam młody wiesz, nie odzywaj się. Nie, 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 on go słucha. Słucha go tak, że mimo że był prawie nagi, nie stał na łodzi, to się ubrał w szatę i wskoczył do wody. W ogóle genialny święty Piotr, po prostu w sukni do, do, do pływania. Ale właśnie on posłuchał tego młodego i dzięki temu spotkał pana mało tego, dzięki temu doznał przebaczenia, dzięki temu wyznał mu miłość, dzięki temu został papieżem. Bo właśnie na tym śniadaniu pan Jezus mu przekazał misję pasterską. Czyli dzięki temu, że święty Piotr posłuchał tego najmłodszego, czyli tego, który przyszedł na samym końcu, dostała się potem wielka misja świętego Piotra, bo był tym, który prowadził cały kościół. I właśnie to tu jest ten moment, że to, co ostatnie, czyli takie najnowsze, najmłodsze, Potem stało się pierwsze, bo zrobiło całą nową, nową ścieżkę. Mnie też to kłuje w sercu, bo ja jestem zawsze przekonany, że ja już wszystko wiem, wszystkie rozumy po i znam wszystkie najlepsze drogi do osiągnięcia różnych moich celów, tak? A potem ktoś zupełnie niedoświadczony mi mówi, że ma być inaczej, jak w ogóle słucham. Kłuje mnie to w serce, bo pan Jezus mówi: nie, 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 nie. To, co ostatnie, może być pierwsze, więc może byś tak posłuchał tego, co ostatnie. Kochani. Takie trzy ukłucia miałem z tą Ewangelią, yy, więc się z Wami dzielę. Może kogoś z Was też Duch Święty ukuje w serce, żeby je nawracać. To tyle na dzisiaj. Bardzo Was ciskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia z Bogiem. Pa!